Dzień dobry, Sabina Wolter. Twoje osobiste wsparcie w cielesności, seksualności, kobiecości, czerpania z potencjału cielesnego w relacjach i w emocjach, które się tworzą w relacjach. Love and Coach. Porozmawiajmy dzisiaj o miesiączce. Idzie jest taka zabawna sytuacja i fakt autentyczny. Kiedy mam na sobie tę lunulę, tę miedzianą, przepiękną lunulę, to akurat znaczy, że mam okres. Często ten czas w miesiącu, kiedy mam okres, uwielbiam mieć okres, ale nie zawsze tak było. Chciałabym, żebyśmy jako kobiety, te z nas, które są w swoich reprodukcyjnych latach i akurat miesiączkują, to chciałabym bardzo, żebyśmy również czerpały radość z tego momentu, radość z tego okresu. Ale nie zawsze tak jest, a wręcz śmiem twierdzić, że bardzo rzadko tak jest, żebyśmy wychowywały się w domach, w których Wzmacniano w nas poczucie, że po pierwsze, kiedy dostajemy okres, to wow, to jest co celebrować. Stajesz się fizycznie kobietą, zaczynasz obcować ze swoją mocą i zaczynasz uczyć się swojego ciała trochę głębiej, trochę lepiej i uczyć się jego pływów energii, a także ich odpływów. I co wtedy, na jakiej fazie, na jakim etapie cyklu jest dla ciebie dobre, czego może uniknąć, kiedy skupić się na sobie, a kiedy na relacjach. Nie, nie uczy się tego. To jest obecne, ale za mało jest tego po prostu. I ja też nie wyrastałam w domu, w którym to było celebrowane. Wręcz przeciwnie. Raczej raczej się wstydziłam. Ja nie powiedziałam nigdy mojej mamie o tym, że mam okres. Ona się o tym dowiedziała, jak ja już byłam prawie dorosła. <laughs> I spytała się mnie, dlaczego do niej nie przyszłam. I ja nie wiedziałam dlaczego, ale już we mnie siedziało uwarunkowanie, w którym po prostu pływałam jako nastolatka, która się wstydzi i nie chce o tym mówić. I dziś z perspektywy osoby dorosłej wiem, że dominował we mnie wstyd, brak zaufania, ale też coś takiego, co sprawiało, że myślałam o moim ciele, że ono jest wtedy brudne, że okres jest czymś bardzo nie okay i o tym się nie mówi, tego się nie pokazuje. To powinno się jak najbardziej ukrywać, to powinno być dyskretne. Zwróćmy uwagę chociażby na reklamy dawnych podpasek czy tamponów. One miały dyskrecję jako punkt numer jeden. Coś takiego, co miało pokazać, że po pierwsze nikt nie musi wiedzieć, że masz okres. Po drugie, co jest też nie do końca ok, jak masz okres, to możesz robić wszystko i tak jak wtedy, kiedy go nie masz. I nie wydaje mi się dzisiaj, że to jest ok, bo. To jest inny czas z inną energią ciała kobiety, i wówczas aktywności też powinny być inne. Jasne, możesz robić, co chcesz, możesz, możesz robić wszystko na samą ochotę. O ile słuchasz swojego ciała, jest to z Tobą zgodne. Ale nie masz się zmuszać w imię tego, żeby pokazać i udowodnić, że jak, że jak masz okres, to jest wszystko w porządku. Na moim kanale znajdziecie też film, w którym próbuję pokazać i. Wskazać, jakie są korzyści płynięcia z fazami cyklu. Film nazywa się Korzystanie z czterech faz cyklu, chyba jakoś tak, i jest tutaj do wglądu. Dzisiaj skupiam się typowo na miesiączce i przedstawię kilka takich naprawdę fajnych argumentów i w moim odczuciu podejść, które mogą Wam pomóc, nie tylko polubić ten czas w miesiącu, ale też naprawdę nauczyć się korzystać z tego, co on wnosi, bo wnosi bardzo dużo. Punkt pierwszy. Hormony są wówczas na najniższym poziomie, więc produkujemy najmniej hormonów płciowych w odniesieniu do całego miesiąca ever, akurat wtedy, w czasie miesiączki. Jest najniższy ten poziom. I co ciekawe, wówczas nasze półkule mają największą taką sieć komunikacji między sobą. I uwaga, korpus kolosus, ta część mózgu, która utrzymuje obie półkule, w dobrej komunikacji między sobą, wówczas jest najbardziej aktywna. Tak, że dzięki temu między naszymi półkulami mózgowymi jest najwięcej połączeń, jest najwyższa komunikacja, potrafimy logicznie spojrzeć na emocje, potrafimy doskonale intuicyjnie osadzić to, co jest tu i teraz, w dzisiejszej rzeczywistości dla nas korzystne lub niekorzystne. To jest najwyższy czas, najlepszy czas i najwspanialszy czas na to, żeby bardzo. Głęboko podejść do introspekcji, do autorefleksji, co mi służy, co mi nie służy, co z poprzedniego miesiąca, co sobie założyłam na dany cykl, albo co z poprzednich w ogóle miesięcy czy lat, co sobie pozakładałam, rzeczywiście spełniłam. Czy to, co mi obiecywano, rzeczywiście było spełnione? Jeśli nie, bo uwaga, jeżeli łamiemy własne słowo, zakładając coś sobie lub ktoś nam coś obieca i jego lub jej słowo nie jest dotrzymane dla nas, to uwaga w czasie okresu to będzie wypływać naprawdę mocno. Naprawdę wtedy to nas sięga po prostu z taką, z taką retrospekcją energetyczną i emocjonalną. I wtedy naprawdę wychodzi z nas to coś, co pokazuje, um, moje potrzeby nie były spełniane. Czy to przeze mnie, czy to przez innych, którzy się do tego zobowiązali. I zwróć uwagę, czy nie czujesz się właśnie taka przygnuśniała, przytłoczona, umęczona, taka bez energii w czasie okresu. Jeśli tak, gdzieś kochana, masz wyciek energii, i nie mówię o takim wycieku, wycieku fizycznym, bo to jest logiczne. <grych> Sprawdź i namierz, gdzie w Twoich relacjach, w Twojej relacji z Tobą lub Twoim ciałem, Twoimi aspiracjami, potencjałem lub w Twoich relacjach z innymi ludźmi i ich charakterem, czy to. Tymi służbowymi relacjami, czy prywatnymi, czy przyjacielskimi, czy intymnymi. Czy tam nie ma jakiegoś wycieku energii? Czy tam nie ma czegoś, co sprawia, że może przekładać swoje potrzeby na później, jako ostatnie i czekasz, aż ktoś to zauważy, doceni, zaakceptuje, pochwali Cię i odda Ci jakoś Twoją inwestycję? Może ktoś Ci właśnie coś obiecał, do czegoś może Cię zachęcił, ale gdzieś przełożenia w rzeczywistości nie ma. Sprawdź to, bo wtedy łatwiej to namierzysz. Twój umysł w czasie miesiączki jest ultraaktywny, jest niezwykle intuicyjny i naprawdę warto wtedy korzystać z tej cudownej właściwości. Punkt drugi. Kolor i gęstość miesiączki ma znaczenie. Dlatego może warto się zaciekawić, tak jak mówi Alice Witty: Look before you flash. Jeżeli na przykład zmieniasz podpaskę czy tampon, to przyjrzyj się, jaki kolor ma krew miesięczna. Przyjrzyj się, jakie toalety, zanim skoczysz wodę, rzeczywiście, jaką ma fakturę, czy nie widziela jakiegoś zapachu. To ma znaczenie. I tak na przykład ja się nauczyłam, że na początku mojego okresu czasami ta krew była taka brązowawa trochę i jak gdyby taka grudkowata trochę. ja się zastanawiałam w zasadzie, czy to coś znaczy, czy nie. Ale później, zasięgając już bardzo fachowej wiedzy i wsparcia dla siebie, to przekonałam się, że to może znaczyć, że w moim ciele jest za mało progesteronu w drugiej fazie cyklu. I ta kwestia wpływa na to, że ta krew jest albo stara i stąd ma taki brązowowy odcień, albo. No właśnie, w moim ciele może być za mało progesteronu. Przyglądałam się mojemu okresowi i zauważyłam, że w miarę jak zaczęłam dbać o mój system hormonalny trochę lepiej, to ten kolor od początku do końca jest praktycznie taki sam. I przypomina raczej taki gęsty sok wiśniowy. Nie ma tam żadnych grudek specjalnych, od czasu do czasu jakaś tam się rzeczywiście trafi. No bo krew miesięczna to nie jest tak krew w krew, to są też tkanki z wyściółki macicy, która teoretycznie miała przyjąć nowe życie w czasie owulacji, ok? Znaczy tuż po owulacji. Ale nie wyszło, więc no trudno. Więc ta krew powinna mieć swoją odpowiednią fakturę, kolor, nie powinna wydzielać jakiegoś specjalnego zapachu, więc zwróć uwagę, jaki kolor ma Twój okres. Czy jest na przykład jakiś taki jasnopomarańczowy, czy jest taki jakby ciemny, niemalże jak taki kolor takiego jagodowego soku czy na przykład jest taki brązowawy właśnie, taki, taki, taki żółtawo-brązowawy, czy z kolei wygląda trochę jak taki sok truskawkowy, jest bardziej różowa aniżeli czerwona taka. Zwróć uwagę, ponieważ kolor krwi miesięcznej pokazuje ewentualne takie fluktuacje hormonalne z całego Twojego cyklu, jeżeli właśnie Twoja krew jest bardzo różowa. No to zwróć uwagę, czy nie produkujesz za dużo estrogenu, który nie jest w stanie zmetabolizować się w Twoim ciele, co może prowadzić do takich rzeczy jak endometrioza. Albo do tego, że Twoja miesiączka jest bardzo obfita, okrutnie bolesna i wycina cię z życia na jakiś czas. Zwróć na to uwagę, bo miesiączki, które są regularne, które są OK, one generalnie są wskaźnikiem zdrowia. Okres nie powinien też trwać dłużej niż 7 dni. Nie powinien też trwać krócej niż dwa. Okres taki naprawdę taki uśredniony, no to trwa około 28, przepraszam, cykl taki naprawdę uśredniony, to trwa mniej więcej 20, 28 do około 35 dni. I to jest ok. Jeżeli gdzieś tam w tym przedziale się mieścisz, to jest spoko. Jeżeli, jeżeli częściej Twoje cykle są dłuższe, przyjrzyj się temu. Ja nie mówię, że to jest od razu jakieś alarmujące, ale przyjrzyj się temu, bo być może wprowadzając jakieś zmiany dla siebie, będzie to ci służyło długofalowo trochę lepiej. Ale zwróć uwagę, sprawdź po prostu. Punkt trzeci. Ból i dyskomfort. Która z Was nie słyszała jakichś takich zdań, że, no nie wiem, ja słyszałam na przykład w podstawówce te takie powtarzalne. I jeszcze z Biblii, że kobiety muszą cierpieć, jak będą rodziły, i w ogóle muszą cierpieć ze względu na to swoje ciało, bo, bo są winne w ogóle tym homodama czy czymś tam whatever. Chcę tylko powiedzieć przez to, że mamy masę kulturowych naleciałości i implikacji, które każą nam myśleć, że kiedy mamy okres, to powinno boleć. Kiedy mamy PMS, to powinno boleć. I kurczę, i boli. I to jest problem, bo i, I naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością teraz. Tu jest problem, bo ciało nie powinno cierpieć takiego bólu, wręcz przeciwnie. Dla mnie dzisiaj moja miesiączka jest takim bardzo rozkosznym momentem w, 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 czasie, w czasie całego cyklu. Uwielbiam mieć miesiączkę, czuję się bardzo rozluźniona, mam wrażenie, że jestem taka wtedy płynna, mam też wrażenie, że emanuję taką naprawdę spójną. Um, Przyjemną energią, taką pociągającą energią. I seks bardzo mi wówczas smakuje. Kiedy uprawiam seks w czasie miesiączki, widzę też, że mam największy potencjał do tego, żeby mieć dużo, dużo fizycznych orgazmów. W innych fazach miesiąca to jest inne, ale akurat w moim przypadku dla mojego ciała wtedy to ja po prostu mam je tak o, pyk, pyk, pyk. Moje rekordy osobiste, to osiągałam właśnie mając okres. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś, dawniej, wierzyłam i tak też było, że okres ma boleć, że to jest dyskomfort, ból podbrzusza, szarpanie, ból krzyża, jakieś e, bolesne piersi i w ogóle, ale wcale tak nie musi być. I nie musi tak być, bo jeżeli wprowadzimy odrobinę zmian w diecie, w sposobie e, Poruszania swoim ciałem, dbania o nie, ale też dbania o własne emocje, o relacje, w których jesteśmy, to zapewniam, ciało przestanie sygnalizować, że jest coś nie tak i przestanie pokazywać, żebyś się zatrzymała i zwróciła uwagę na siebie, bo uwaga, spełnisz swoje potrzeby. I warto się zaciekawić i zainteresować, czy daje sobie swojemu ciału w tych określonych fazach cyklu dokładnie to, czego potrzebuje. Tych dobrych tłuszczy. W określonych ilościach, w zależności od fazy cyklu, bo to się zmienia, nie potrzebujemy codziennie tego samego. Mężczyźni potrzebują codziennie tego samego. Dzieci, osoby starsze potrzebują codziennie tego samego. Kobiety, które miesiączkują i są w reprodukcyjnych latach, w zależności od fazy cyklu, w jakiej są, potrzebują innych składników odżywczych i potrzebują o to dbać. Więc warto zaciekawić się swoim ciałem, bo jeżeli w czasie okresu jest dużo bólu i dyskomfortu, to wielce możliwe, że masz jakieś braki mikro-makro bądź niektórych jest za dużo. Czy nie spodzywasz za dużo cukru? Może jest w twojej dwieście za dużo tłuszczy, które są pochodzenia tego roślinnego, wysoko przetworzonego, jak na przykład oleje słonecznikowe czy oleje rzepakowe. Nie mówiąc już o tych palmowych albo innych utwardzanych, e, czy może gdzieś w twojej diecie jest za dużo jakiegoś jednego monoskładnika, czy nie, czy nie kręci się to wokół jednego określonego posiłku? Sprawdź to, namierz to i spróbuj dostosować swoją dietę. I dieta to nie tylko sposób odżywienia, to też dbanie o umysł i o ruch. Może też właśnie, no właśnie, jesteś przetrenowana. Może jesteś jedną z tych kobiet, które codziennie idą na godzinę gdzieś pobiegać albo się poruszać albo na jakąś hardkorową jogę czy cokolwiek takiego, podczas gdy Twoje ciało w tym momencie krzycze, ja chcę odpoczynku, chcę, żebyś się zatrzymała. Chcę, żebyś zamiast biegać przez półtorej godziny, to po 20 minut może się nie leniwie na macie. Może Twoje ciało próbuje Ci powiedzieć w ten sposób, ej, zatrzymaj się, <laughs> mnie boli, ja Ci pokazuję, żebyś się zatrzymała. Spróbuj namierzyć to coś, co może stać naprzeciwko Ciebie, a twojego ciała w takiej pełni i przyjemności, a, a tym takim mostem do tego połączenia jest właśnie ten ból. Trzeba go posłuchać, trzeba zobaczyć, co on ma do powiedzenia. I trzeba wytworzyć w sobie odrobinę cierpliwości, bo ciało ma taką poetykę komunikacji, jak niemowlęta. Ono ci nie powie wprost: ej, zbadaj sobie poziom cholesterolu. Albo nie powie ci wprost, um, sorry, ale przepracowujesz się od czterech miesięcy i ja już po prostu mam tego dość. Nie, ono będzie mówić do ciebie poprzez symptomy. Ono będzie mówić do ciebie poprzez chroniczne zmęczenie, poprzez to, że jak budzisz się rano, to już jesteś zmęczona, poprzez to, że trudno ci zasnąć, poprzez to, że miesiączki są nieregularne albo zbyt obfite, albo zbyt skąpe, albo że masz niskie libido. W ten sposób Twoje ciało będzie do ciebie mówiło: Ej, zajmij się mną, zwróć na mnie uwagę. Jeżeli jesteś mamą, to wiesz, że twoje niemowlę nie powie ci właśnie wprost, że jest głodna albo wymaga przytulenia. Trzeba to trochę odgadnąć, no nie? Więc posłuchaj poetyki swojego ciała: ono chce ci coś powiedzieć i nie, miesiączka nie musi boleć. A więc może warto przyjąć to, że ona tak naprawdę ma być przyjemna, bo może być. Kolejnym punktem, myślę, że takim też wartym wzięcia pod uwagę jest taki, że uwaga, to nie jest dla każdego, więc jeżeli opowiadanie o krwi miesięcznej jest dla Ciebie trigerujące, to pomiń tę sekcję tego filmu. Ale teraz przejdę do rzeczy. Krew miesięczna ma niezwykłe właściwości i energia krwi miesięcznej jest takim jakby zamknięciem jakiegoś rozdziału. Co ciekawe i według mnie też no, niezwykle interesujące, to, to jest to, że w zachodnim świecie przyjęło się, że za początek cyklu uważa się pierwszy dzień miesiączki. To jest pokłosie tego, że medycyną przeważnie zajmowali się mężczyźni przez wiele tysięcy lat. Kobiety były dopuszczone do tego znacznie później, a my też byłyśmy bardzo odłączone od własnych ciał i nie do końca je dzisiaj nawet rozumiemy, nie jesteśmy z nimi zaspojone, nie słuchamy go za dobrze. I trochę dałyśmy sobie wmówić właśnie, że pierwszy dzień miesiączki to jest pierwszy dzień cyklu. Podczas gdy zaczęłam się na przykład rozwijać i lepiej słuchać sygnałów mojego ciała, to zaczęło do mnie trafiać, że to trochę takie bez sensu jest. Bo miesiączka, jak dla mnie, w moim odczuciu jest zwieńczeniem cyklu, a nie jego początkiem. I za pierwszy dzień cyklu ja dla mnie dziś uznaję ten pierwszy dzień po okresie właśnie. To jest tylko takie... Zwrócenie uwagi na coś ciekawego, bo też w wielu kulturach przedpatriarchalnych miesiączka właśnie była zwieńczeniem. Była zsynchronizowana z ruchami księżyca, była zsynchronizowana z innymi kobietami. Teraz jest takie porozstrzelane, że my same nie wiemy czasami, co się dzieje i o co Kaman. Ale wracając do tego, co chcę powiedzieć, krew miesięczna ma tę swoją ciekawą moc. Moc oczyszczającą, moc oddania do Ziemi to, co już minęło. Moc takiego oczyszczenia kobiecego, przygotowania na coś zupełnie nowego. I właśnie to oczyszczenie naszego łona i jego wnętrza po to, żeby ewentualnie na, na jakąś niedaleką przyszłość przyjąć do niego życie, ma niezwykłą energetyczną właściwość. I tak w wielu kulturach krew miesięczna była oddawana do ziemi. Kobiety miesiączkowały, na przykład zbierając odrobinę krwi i zakopując ją. Kobiety miesiączkowały wspólnie, odprawiały rytuały przy świetle księżyca, albo oddalały się od wiosek na ten czas, żeby spędzić tę chwilę wspólnie w wspólnym kobiecym kręgu wokół ognisk, tańcząc i śpiewając, lub po prostu medytując, rozmawiając i omawiając swoje emocje, swoje problemy, swoje aspiracje. Właśnie wtedy, w tym czasie, po to, żeby to miało jeszcze większe przełożenie, reflektując się właśnie nad tym, co się dzieje. Wiele kobiet zbierając swoją krew miesięczną, na przykład, ja nikogo do, czego, do niczego nie namawiam, tak w ogóle by the way, ale i dawniej, i obecnie, wraca się do niektórych takich rytuałów, wiele kobiet brało, bądź też obecnie bierze tę krew, a dzisiaj jest to całkiem ułatwione, bo możemy na przykład używać tak zwanych kubeczków menstruacyjnych i... Odzyskiwanie takiej krwi jest bardzo proste. I taką krew na przykład się brało do wykonywania malunków, rysunków takich intencjonalnych, intuicyjnych, po to, żeby je spalić i pożegnać to, co stare. Taką krew wykorzystywano na przykład do wysmarowania swojej twarzy, i to też jest bardzo interesujące. Okazuje się, że krew miesięczna jest niezwykle bogata w składniki odżywcze, w komórki macierzyste. To jest dokładnie to, to, to wyścielenie, to gniazdko, w którym nowe życie miałoby przyjść na świat, miałoby się usadowić i karmić. Jest tam masa składników odżywczych. I jeżeli, i ja nikogo nie namawiam, ponownie, ale jeżeli wmasować sobie maseczkę z krwią miesięczną, bądź położyć krew miesięczną po prostu na twarzy, no to ona niezwykle odżywia skórę. Ja też to robię i moja skóra jest naprawdę przepiękna. Uwielbiam to. E Inną właściwością krwi miesięcznej, tak jak dawna kobiety oddawały ją do ziemi, tak jest to, że jeżeli się ją zbierze i na przykład zmiesza z wodą, żeby podlać kwiaty, to mówię wam, te kwiaty są mega szczęśliwe i rosną bardzo ładnie. <grych> to są niektóre z magicznych takich właściwości. Krwi miesięcznej, czemu nie zaciekawić się chociażby tym? Nie mówię, żeby to robić, ale żeby odrobinę rozciągnąć swój umysł i zaciekawić się, wow, takie rzeczy się robiło, zamiast kwestionować, ohyda w ogóle. Właściwie to dlaczego ohyda? Co przez Ciebie przemawia? Kultura czy natura? Hmm? <grytum> Kolejnym, ostatnim punktem, który omówię, no to są sposoby właśnie na miesiączkę. Niektóre kobiety używają podpasek, niektóre tamponów, jest sposobów bardzo dużo. Kilka z moich ulubionych, to już jest moja osobista lista, no to jest osobista lista. <laughs> no to są majtki menstruacyjne, które można wyprać i używać ponownie. Jedyne do czego namawiam, jeżeli decydujesz się na majtki menstruacyjne, to sprawdzić ich skład. Chcesz unikać czegokolwiek, co mogłoby być niebezpieczne dla Twojej skóry. A nie jest to proste czasami, bo rzeczywiście. Materiały, które są nie pochodzenia naturalnego, w połączeniu na przykład z potem i bakteriami, mogą przenikać do skóry i uwaga, zaburzać system hormonalny, a tego byśmy nie chcieli. E, inną bardzo fajną metodą są podpaski wielorazowe. I są takie, które są dostępne na rynku, które również można po prostu wyprać. Można je używać ponownie i trzymają się świetnie, według mnie są naprawdę ok. I jeżeli Cię na przykład trochę odrzuca myśl o tym, żeby nosić taką podpaskę, a potem ją, nie wiem, zmienić na inną i nosić w torebce i, i w ogóle czujesz, że to nie jest dla Ciebie komfortowe, to nie używaj tej metody. To jest ok. Wybieraj podpaski zwykłe albo tampony zwykłe. Jedyne do czego Cię zapraszam to to, żebyś zweryfikowała, czy one są z organicznej bawełny. Ponownie. Nie chciałabyś, żeby Twoje ciało miało kontakt z czymś, co jest zanurzone w chemii i później ta chemia reaguje z twoją skórą. Tym bardziej, jeżeli już masz wprowadzać coś do swojego ciała. Jedyne do czego Cię zachęcam, to właśnie taka uważność wobec tych rzeczy, które dla siebie wybierasz. Moją ulubioną, osobistą metodą na, na miesiączkę, no to jest kubeczek menstruacyjny. Ponownie warto zwrócić uwagę, z czego one są zrobione. Aplikacja takiego kubeczka jest naprawdę. Łatwa, kiedy się tego już nauczysz. Kilka z pytań, jakie czasami się pojawiają o to, jak go używać, to jest, no dobra, ale jak na przykład pójdę do łazienki i będę robić kupę, to czy on nie wypadnie? Nie, nie wypadnie, będzie naprawdę spoko. Albo jak go oczyszczać? Otóż, no, wyjmujesz go z siebie i zalewasz wrzątkiem, żeby tam się odparzył, i możesz w siebie znowu włożyć. I żywotność takiej metody jest naprawdę długa. W moim odczuciu jest to tyle fajna, że trochę oszczędza na tej ekologii i nie trzeba tak no, zaśmiecać tej naszej planety odpadami, po, po podpaskach z plastikami i w ogóle. I jest to też bardzo oszczędne długofalowo. Przekłada się to na to, że jest to oszczędne. I tak jak wspomniałam, warto wybierać takie kubeczki, które są z takich tworzyw, które nie będą wchodziły w reakcję z Twoim ciałem. Tutaj, no, jeżeli nie chciałabyś sugerować się jakimiś składami, albo nie chce ci się po prostu na to patrzeć za bardzo, do czego mimo wszystko Cię bardzo zachęcam, to im tańszy kubeczek, tym większe takie no, mogłoby to wzbudzać, powiedziałabym, zakwestionowanie, naprawdę warto sprawdzić takie składy. Kubeczki są różne, mają różne rozmiary. Jeżeli Twój okres jest średni, to wybierz sobie taki kubeczek, który ma rozmiar M. Jeżeli czujesz, że Twoje krwawienie jest obfite, to kup sobie duży. Jeżeli jest obfite na początku, a na końcu już słabsze, możesz kupić sobie dwa: jeden w rozmiarze dużym, a drugi w malutkim. One są fajnym rozwiązaniem na noc. I jeżeli rzeczywiście się przyzwyczaisz do tego, to może to być naprawdę fajna metoda. A ja tymczasem skończę tę listę właśnie na tym i podsumowując. Okres może być naprawdę fajnym momentem w Twoim cyklu i on też próbuje Ci coś powiedzieć. Jak się czujesz w czasie miesiączki, ma znaczenie. Jak przebiega miesiączka, też ma znaczenie. Jak myślisz w czasie okresu, ma też znaczenie. Warto korzystać z tej fazy, bo ona ma swoje naprawdę fajne przełożenia. Dlatego czemu nie? Czemu nie korzystać?